Cześć! Z tej strony Ziamix, a to kolejny poradnik z Call of Duty World War II. I dzisiaj zajmiemy się ulepszeniem Tesli o nazwie Midnight, czyli północ. To ulepszenie jest według mnie najprostsze do zrobienia. No i także nie jest również najlepsze. No ale tutaj nie mogło być tak, że najprostsze jest najlepsze. Okej, no to przejdźmy do rzeczy. Pierwsze co musicie zrobić, to zabić tego dużego zombiaka z miotaczami. On się nazywa Brenner. Wziąć jego głowę i iść na Country Yard. To jest ten obszar, gdzie jest miejscówka od boksa, gdzie przez laboratoria wychodzi się na powierzchnię. To dokładnie tam. Wycelować tym, tak jakbyście odkrywali symbole na easter eggu na obrazach. W konkretny posąg. Wtedy on się rozwali. Strzelacie z Tesli w miejsce, w którym się rozwalił i dostajecie generator, czy akumulator w sumie. Ten akumulator trzeba położyć tuż obok, jest miejscówka na niego. No i teraz zaczyna się ten krok środkowy, zawsze jest najwięcej walnia się z nim. Ponieważ ten krok to jest w tym wypadku zabijanie zombiaków z tego trapa, Bouncing Betis. No i teraz tak, musicie. Mój sposób jest taki, trenujemy sobie zombiaki na tym obszarze, tutaj trzeba uważać na te wybuchające, bo one wam zawsze zabijają całego treningu, bo to jest dosyć ciasny trening. Dlatego trzeba to robić dosyć szybko, nawet nie czekać koniecznie na całe respy, tylko nawet z częścią po prostu tego trapa odpalić, żeby po prostu nie marnować czasu. Odpalacie trapa, uważacie na respa, który jest na dole, ponieważ tam zombiaki cały czas wychodzą, jak giną i mogą was tam udupić, więc pilnujcie tego respa. No i tak około 2 pełne trainy zajmuje, żeby to napełnić. Też zależy od rundy i tak dalej, no wiadomo o co chodzi. Około 2 to jest taka średnia ilość przed rundą 30. No i jak to już zrobicie, to idziecie na dół. Tu jest akurat fajnie, bo dosyć blisko. Z tym akumulatorem musicie wejść do tej miejscówki, gdzie bierzecie normalnie części do Tesli. I po jednym z boków, konkretnie tym lewym, jak się tam wchodzi, jest miejscówka na ten konkretnie akumulator. Ten po drugiej stronie jest na tym, na inny akumulator, także to nie pomylcie tego. Czyli po prostu nie będziecie mogli tego tam wsadzić, więc podejdźcie do właściwego, bo z tym akumulatorem się cholernie wolno chodzi. Jak już to wsadzicie, to aktywujecie sekwencję obrony. Jak obrona się skończy, ten generator zacznie wam produkować część. Jak już ją przetworzy, będziecie mogli podejść do głównego stołu z Teslami i tam zamienić waszą zwykłą Teslę w ulepszoną wersję. Także co, to tyle. Mam nadzieję, że poradnik się przydał. Jeśli tak, nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę. Zostawieniu też subka, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I do następnego. Cześć.